Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym z Wami porozmawiać o Apple Care Protection Plan. Serdecznie zapraszam! Jak wszyscy dobrze wiemy, Apple jest dość unikatowym producentem pod względem udzielanego czasu gwarancyjnego na swoje urządzenia, z racji tego, że daje nam tylko jeden rok gwarancji przy zakupie czy to Maca, czy to iPhone'a, iPada. Dlaczego tak jest? Ciężko powiedzieć, taka jest polityka po prostu firmy. Natomiast przy zakupie ich komputera bądź iPhone'a, iPada, Apple od razu nam proponuje coś takiego jak Apple Care Protection Plan. Jest to tak naprawdę rozszerzenie gwarancji w przypadku komputerów o kolejne 2 lata, bądź w przypadku urządzeń mobilnych o rok. Czyli w momencie, w którym kupujemy sobie na przykład tego MacBooka i kupujemy od razu taką gwarancję, dostajemy tak naprawdę 3-letnią gwarancję. Natomiast kupując iPhone'a i od razu kupując do niego ten Apple Care Protection Plan, otrzymujemy tak naprawdę 2-letnią gwarancję. Jest tutaj taka jedna dodatkowa informacja, że nie musicie od razu przy kupowaniu komputera czy właśnie iPhone'a kupić takiego planu. Możecie się na spokojnie zastanowić, bo macie aż rok na tą decyzję. Ale ważna informacja, bo to nie oznacza tego, że jeśli w tym momencie kupicie sobie tego MacBooka i powiedzmy, że pod koniec tego pierwszego roku gwarancyjnego będziecie chcieli jednak dokupić tą gwarancję rozszerzoną, to ona Wam się tylko przedłuży o 2 lata. Nie o 3, bo to jest też często jakby błędna kwestia, że wszyscy myślą, że jednak można to zrobić jakby za rok i wtedy będziemy mieć tak naprawdę 4 lata. Nie. Apple rozszerza tym pudełeczkiem nam o 2 lata i to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o aktywację tej rozszerzonej gwarancji. Natomiast chciałbym Wam teraz powiedzieć, co ona tak naprawdę daje i dlaczego ja ją kupiłem. Po pierwsze, Apple ma bardzo fajne podejście do klientów ze względu na to, że jeśli kupicie sobie na przykład ten komputer, to przez pierwsze 90 dni w tej standardowej gwarancji macie coś takiego jak taki support, takie wsparcie telefoniczne, że możecie sobie zadzwonić właśnie na tą infolinię tego supportu między bodajże 9 ma 19 czasu polskiego i osoba, która odbierze ten telefon, która z Wami będzie rozmawiać, ma obowiązek Wam pomóc do tego stopnia, do którego to będzie możliwe. To znaczy, możecie jej powiedzieć, że nie działa na przykład jakiś tam program, że coś się wysypuje, że nie możecie do czegoś tam dojść i ta osoba ma obowiązek Wam pomóc rozwiązać ten problem. Może się tak zdarzyć, że po prostu czegoś się nie da zrobić, bo coś się zepsuło jakby w hardwareze danego urządzenia. Takie rzeczy się też zdarzają i wtedy dochodzi ta osoba do wniosku za porozumieniem Was tak naprawdę, że nic nie zrobicie tak naprawdę przez telefon i potem Wy tak naprawdę musicie po prostu oddać tylko ten komputer do serwisu, bądź jest chyba też taka opcja, że Apple sama przyśle kuriera, zabierze komputer, a później Wam go odda naprawionego bądź wymienionego, bo też tak się zdarza czasami. Natomiast przy właśnie tej gwarancji Apple Care Protection Plan, ten okres 90-dniowy jest rozszerzony na cały okres gwarancyjny, czyli na jakby całe 2 lata tej gwarancji, no chyba, że kupicie go od razu przy zakupie, to macie po prostu od razu 3 lata całego tego supportu telefonicznego i to jest naprawdę bardzo fajne, bo możecie sobie zadzwonić z każdym problemem i oni z każdym problemem Wam muszą pomóc, o ile to będzie możliwe. Ale to tak naprawdę jest tylko jedną stroną tej gwarancji rozszerzonej, bo ta druga, bardziej poważna strona dotyczy tego, że macie po prostu przez ten okres 3 lat w przypadku komputerów i w przypadku urządzeń mobilnych 2 lata, po prostu okres serwisowania tego sprzętu. Jeśli coś się Wam zepsuje i jest to faktycznie wina producenta, czyli Apple, oni to po prostu Wam wymienią bądź naprawią za darmo daną część, dany komponent, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Tak sobie myślę, że to już na tyle zamawiania samego tego Apple Care Protection Plan. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o moich doświadczeniach, o moich odczuciach związanych właśnie z tym produktem, bo jak widzicie jest to Apple Care dla iMac'a, bo kupiłem właśnie dla tego komputera swojego. No i tak, u mnie wyglądało to w ten sposób, że przez rok pierwszy od momentu aktywacji nic się nie działo, iMac chodził naprawdę jak burza, zresztą do teraz chodzi, natomiast właśnie na początku drugiego roku była taka nietypowa sprawa ze względu na to, że po prostu mój komputer się wyłączył od tak, nic się nie dało z nim zrobić, no to pierwsza moja myśl, próbowałem coś tam w nim pogrzebać, próbowałem go restartować, dalej nic, dzwonię w takim razie na support, siedziałem chyba z 50 minut z jakąś no dość kompetentną osobą, bo wiedziała co robi, natomiast nic to i tak nie da. No i po wszystkich ustaleniach z osobą, która była na infolinii, zaniosłem ten komputer do serwisu, w serwisie wykryto właśnie, że to jest płyta główna, że to jest po prostu jakby spalona płyta główna, oni ją oczywiście wymienili, natomiast została u mnie też wymieniona matryca,
matryce ze względu na to, że odkryto kurz pod matrycą, no i Apple zgodziło się też wymienić jakby tą matrycę w ramach gwarancji. No i byłem jakby zadowolony, że tak naprawdę jedne z chyba kilku najdroższych rzeczy w samym komputerze zostały po prostu wymienione od tak za darmo. Natomiast pod koniec okresu gwarancyjnego, czyli w tym trzecim roku, odkryłem, że znowu są niestety plamy jakby kurzu na matrycy, więc ponownie zaniosłem komputer do serwisu na kilka dni, no i znowu dostałem jakby nową matrycę. Wnioski wysuwają się same, szczególnie te ekonomiczne, ze względu na to, że wymiany tych wszystkich części przez te 3 lata kosztowały około 4 czy 5 tysięcy, raczej kosztowałyby, ze względu na to, że ja ani złotówki za to nie zapłaciłem, całą tą kwotę jakby pokryło Apple, więc mogę Wam szczerze powiedzieć, że tak naprawdę wyszedłem dużo, dużo na plus, ze względu na to, że ten Apple Care Protection Plan on kosztował dla iMac'a, bo to jest w zależności od urządzenia, bodajże kilkaset złotych. Musiałem zainwestować, ale jak widzicie, w moim przypadku się to zwróciło. Rozmawiałem także z innymi osobami, a nawet z serwismenami, którzy po prostu pracują na co dzień z tymi gwarancjami i powiedzieli, że tak jak najbardziej to Apple Care Protection Plan się spłaca, ze względu na to, że te naprawy tych drogich części, jakim jest na przykład matryca, czy właśnie płyta główna, to naprawdę są wysokie koszty i tak naprawdę koszt tej rozszerzonej gwarancji jest niczym w porównaniu do części, które musielibyście sami kupić właśnie przy wymianie różnych komponentów. Dlatego serdecznie Was zachęcam do tego, jeśli kupujecie naprawdę drogi sprzęt, a jeśli ktoś kupuje na przykład komputer z Apple, no to musi się liczyć z wydaniem kilku tysięcy, na to, żeby jednak zainwestował w tą dodatkową ochronę, którą jest ten Apple Care Protection Plan, ze względu na to, że zapewni mu to wielki spokój i też spokój finansowy, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie naprawy i wymiany. I to by było w zasadzie na tyle. Jeśli macie do mnie jakieś pytania bądź do tego Apple Care Protection Plan, zadawajcie w komentarzach pod filmem, bo starałem się oczywiście nic nie pominąć, chciałem Wam rzetelnie jakby powiedzieć o tym produkcie, ale zawsze mi może coś umknąć, dlatego jeśli byście chcieli się coś dopytać, to śmiało piszcie właśnie tam. Możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!